Piotr Merchelski, Polsat Sport. Dobry wieczór. Rywalizacja w 23. serii spotkań zakończy się w Kaliszu. Mecz jak zwykle o 3 punkty, ale te 3 punkty ważą chyba zdecydowanie więcej niż zwykle. Sezon zmierza bowiem ku końcowi. Zarówno Energa, MKS, jak i przede wszystkim Górnik Zabrze wciąż biją się o wysokie lokaty. Marcin Lijewski nie ma do dyspozycji tylko Izo Sleutersa. Holender przeziębił się. Czuje się źle, dlatego do Kalisza nie przyjechał. Szybki remis i Mateusz Góralski. Kamil Adamski. Pilitowski właśnie do Adamskiego, ładnie z podłoża. Zmiana na rozegraniu w Górniku przyniosła efekt bramkowy. Co prawda nierozgrywającego jest to trafienia kołowego Bartłomieja Bisa. Łyżwa, Gogola, Krawczyk na lewe skrzydło, Bartłomiej, Tomczak. No, ciekawa akcja, Łyżwa do Krawczyka, Gogola, jeszcze raz Paweł Krawczyk, piłka na prawe rozegranie, Krzysztof Łyżwa, walka łeb w łeb, Krawczyk, Łyżwa, jeszcze raz Łyżwa, fantastycznie teraz Krzysztof Łyżwa, druga bramka z rzędu Krzysztofa Łyżwy. Jak odpowie Energa MKS, odpowiada golem Michał Drej. Ole, szarża teraz skrzydłowego Energii MKS-u Kalisz. Szpera, Adamski, Adamski mocno po ręce Szpera. Zdołał opanować to Konrad Pilitowski. Marek Szpera. Krawczyk, Gogola, Krawczyk, Gogola. Nie ma faulu ofensywnego na Marku Szperze. Jest za to 16 trafienie. 4 podania, słyszymy z ławki rezerwowych, jedno wystarczyło, Paweł Krawczyk, 18-14. Łyżwa, Krawczyk, tam jest skrzydłowy, ależ to zrobił teraz Aleksandr Buszkow. Piotr Krep, ależ teraz przedarł się obrotowy. Jest piłka na prawe skrzydło, Buszkow, Jakub Skrzyniarz, to zawodnik bardzo twardy po tym knockdownie Mateusza Góralskiego, cały czas w bramce, Mateusz Kus. No jeżeli tutaj Górnik zdobędzie 25. bramkę, to mam wrażenie, że będzie po meczu. Tracą piłkę jednak Zabrzanie. Robert Kamyszek w kontrze. Jakub Skrzyniarz, ależ to obronił. Patrzą na zegar goście, patrzą gospodarze. Czasu coraz mniej. Kondratiuk, Krawczyk jeszcze raz do Daćki. Marek Szpera tam trzymał właściwie w pół obrotowego Górnika, ale jest piłka już po drugiej stronie parkietu. Michał Drej z przerywanej linii, Piotr Krępa, Adamski do Kamyszka, Krępa, Krępa, ale Skrzyniarz to wybronił. Górnik Zabrze wygrywa po raz 17 w sezonie. Będzie miał 51 punktów, 4 mniej od trzecich Azotów Puławy. Realizuje ten scenariusz zdobywania kolejnych punktów, wygrywania kolejnych meczów. Kolejne spotkania już za tydzień. Dziękuję za uwagę. Piotr Merchelski, Polsat Sport. Dziękuję.